Dobra. Ale ja jestem głupi i szalony. I wszystko dla was. Wow. Ale ciężkie, ja cię pierdolę. Druga seria. O kurwa. Dobrze jest. Super Saiyanie Son Gohan. Zauważcie, że stoję i tak, tu brzuch mam wypięty do przodu, a tu do tyłu. I przez to zobaczcie, jak to wygląda. Śmiesznie, nie? A gdybym się wyprostował, o, to byłoby lepiej, ale to już jest kwestia wady postawy, niestety. Robota tak zjebała kręgosłup. Wykształcenie mam średnie, technik teleinformatyk. Powinienem siedzieć przy biurze, przy komputerze, po to się wykształciłem, żeby nie zapierdalać fizycznie, ale zapierdalałem przy burtnikach, chodnikach, trylinkach, kostkach. Kurwa macie, o. Nawet stoję nieświadomie i się garbię. Ale klatka się ładnie napięła. Elegancko. A zobaczymy, ile jest już. To 4,5. Ja pierdolę. Wiedziałem, że tak będzie. Największa klata w moim życiu. Szynkty takie nie miałem porządnej. A właśnie, pewnie zastanawiacie się, ile mam w brzuchu. No to wam powiem. Jak się robi pomiar brzucha? Niektórzy robią tu. Błąd. To jest talia, a nie brzuch. Brzuch jest tu. Na poniżej pępka. Tam, gdzie jest ten gruby dołek. Biodra są na wysokości dupy, pośladków. Tutaj są właśnie obwody pasa, czyli brzucha, a tutaj jest obwody talii. Brzucha mam. Podejrzewam, że z 82 będzie. No blisko, 83. Talia podejrzewam, że z 78 będzie. No prawie jestem dokładny. Ale zobaczcie. Ile jest w brzuchu, tyle powinno być 20 cm więcej w klacie. Czyli jak mam w brzuchu 84, to i powinno być 104 w klacie. No i jest. Zgadza się. Tak samo w talii. Jak w talii jest 70... Ile tam było? 9, to w brzuchu jest 84. A w biodrach podejrzewam, że będę miał ze 104.
Biodra to na wysokości dupy. Tutaj. Biodrach mam 90. Czyli nie jest źle. A kiedyś pamiętam, miałem 104. Tyle co baba. Miałem większą dupę biodra niż kurwa klatę i bary. No 90. Ale barków sobie sami pleców nie zmierzę niestety. Choć bym chciał, ale nie dałbym rady. Musiałbym, o, musiałby to być coś takiego. O. Ale to muszą zrobić dwie osoby. Dzisiaj bicepsa, tricepsa nie ćwiczę, dlatego go nie będę mierzył. Chociaż mnie korci. Dobra, zmierzę dla was. Specjalnie dla was. Najpierw biceps, albo nie, triceps. Triceps mierzy się na prostej ręce. Czyli przykładamy tak. O. I ściągamy na prostą rękę. 28. Jeszcze raz. Dwadzieścia dziewięć. No, a drugi? No, też 29. Dobra, i teraz biceps prawy. Trzydzieści cztery. Lewy. Trzydzieści trzy. No. Tak to jest. A gwarantuję wam, że na następnym treningu, czyli triceps, biceps, to triceps będzie 31, a biceps będzie 36. To mogę wam śmiało zagwarantować. Skoro widzicie, mięśnie po treningu rosną od 2 do 3 cm. Przed treningiem w klacie było 101, 102, no 101, czyli tak bardzo dokładnie. A po treningu klata jest 104. Widzicie? I zobaczcie tam. Wtedy po tych pompkach i po tym, po tej seryjce na tym niby wyciągu było 103, a po przenosach i po wyciskaniu 104. Centymetr już doszedł. O, dobra. Następne. Czekajcie, zawiążę sobie, bo zimno. Podoba wam się taki trening? Komentarz, garstka ciekawostek, informacji, trochę śmiechu, trochę hardkorowości i jedziemy. Dobra, następne wyciskanie robimy. Kurwa, ściąga się chyba. Teraz robimy sobie wyciskanie. Kurwa, ale za daleko wziąłem telefon. A chuj tam. Wyciskanie zrobimy bardzo wąskie. Dobra, wyciskanie wąskie. Wąskie, czyli na środkową część klaty. Dobra, to już możemy sobie rzucić. To trochę przeszkadza. Pomyślimy coś innego na to założyć. Kurwa.
Kolejne ćwiczenie, takie już dopompowujące na sam koniec treningu, to będą pompki. Mogę założyć kamizelkę, ale nie muszę, ale zrobimy bez kamizelki. To będą pompki na kołach samochodowych. Nie są brudne na szczęście, więc mogę śmiało je zrobić. O, tak i tak. Dobra, teraz można zrobić jeszcze wężej. O, tutaj. O, ja już dosyć. Ole, już czuję, jak się wszystko napina po kolei. Jeszcze, żeby było śmiesznie hardkorowo, to nogi położę tutaj na tom-tom, na rurę, a ręce będą tutaj i będą takie pompki w powietrzu, hardkorowo. O, już dosyć, dosyć, bo bym zaraz gibnął. Już zmęczenie daje o sobie znać. Teraz lecieć do domu trzeba. Trzeba lecieć do domu. Napić się koktajlu białkowego, białeczka. Zjeść obiad, a na obiad albo ryż brązowy, albo ziemniaki. Do tego mięso, filet z piersi kurczaka. I sałatka lub surówka owocowo-warzywna. I to jest wszystko. Tak wygląda hardkorowy trening wojownika Ninja Shinobi. Bez żadnego takiego określonego sprzętu. Jakby to ująć konkretnie, maksymalny hardkorowy trening przy minimum sprzętu. Jeszcze zobaczcie, łapę na koniec, prawa, lewa, klata. Nie wiem, może jeszcze zrobimy pomiar klatki. Ostateczny, ostatki. Jeszcze nigdy takiej wielkiej klaty nie miałem. Jestem tak dumny, że aż zdjęcie porobię. Zobaczcie, jaka głupia rzecz. Tu mi się klata bardziej do przodu wysuwa, ta bardziej do tyłu wkręcła. Nie no, jestem tak osłabiony, że już nie mogę nawet zmierzyć sobie miarką. Tak powinien wyglądać trening. Czyli tak być spompowanym do nieprzytomności praktycznie. Do domu powinniście się czołgać. Teraz ciało jest tak zmęczone, tak obolałe, że zakwasy potrwają kilka dni, ale przyrosty będą naprawdę duże. Pod warunkiem, że będziecie przestrzegać zasad regeneracji, czyli dużo snu, mało wysiłku i normalne, konkretne jedzenie. A nie kurwa fast foody, kole, kurwa chipsy i inne wpierdoły. Zdrowo trzeba się odżywiać. Ja już nie mam siły napinać, ale 104. Ja zamieniam jedzenie
śmieciowe, na pewno wartościowe, czyli nie jem kurwa żadnych fast foodów. Pizzę to kurwa jem raz na rok albo na kilka lat. Piwo piję okazyjnie, tylko jak mam doła albo jakieś okazjonalne wyjście, ale pod warunkiem, że potem szybko je spalę. Pompki, brzuszki, trening rozciągania do szpagatu i od razu piwko spada. Co jeszcze? Nie piję w ogóle herbaty, w ogóle. Ani słodkiej, ani gorzkiej. Piję zamiast tego wodę z magnezem, wodę z multivitaminą. Do każdego posiłku wodę z czymś. Co jeszcze? Zamieniłem krem czekoladowy na masło orzechowe. Zamieniłem chleb biały, pszenny na chleb ciemny, pełnoziarnisty. Wielozbożowy, wieloziarnisty, coś takiego. Co jeszcze? Wieprzowinę, karkówkę i inne takie jedzenie, mięso, świńskie mięso zamieniłem na mięso kurczaka albo ewentualnie rybkę, ale rybka to musi być jakaś dobra, porządna, morska, a nie tam kurwa jakieś tam dziadowskie kurwa pangi ze śmieciowych kurwa z marketa, no, kurwa pangi, srangi. Trzeba jeść łososia, trzeba jeść kurwa dorsza, takie porządne rybki, w których jest dużo białka i zdrowych tłuszczów oczywiście. Dobra, to byłoby wszystko. Zobaczcie trawubranie, jak wyglądam fajnie. Od razu jak się szerszy, jest większa klata napompowana, aż kurwa wystaje za koszulki. Jest dobrze, łapa też jest dobrze. Nie będę specjalnie nosił obcisłych bluzek, koszulek, po to tylko, żebym się oznaczała klata, albo żeby kurwa łapa była kurwa o. Tak. No, zobaczcie, teraz jest, byłoby dobrze, bo ścisnąłem sobie rękaw, a jak puszczę rękaw, to od razu widzicie. Dlatego, że jest dość duża koszulka. A jak nosicie kurwa obcisłe takie, że normalnie wam zaraz kurwa rękaw pęknie. To jest oszustwo. A jak tylko byście, tak samo baby. Baby też was oszukują, dlatego że jak idą na imprezę, czy z wami do wyra, to zakładają kurwa staniki z push-upami, wypełniaczami, podciągającymi cycki do góry, ściskającymi tak mocno, że aż kurwa zra pękną, a potem płaczą, że kurwa wszystko je boli. Jak chcą oszukiwać, niech oszukują. Ja nie oszukuję, mówię jak jest i trenuję naturalnie. I wam też to zalecam. Trenujcie naturalnie, nie oszukujcie się, nie bierzcie żadnych kreatyn, żadnych dupereli, bo to wszystko tylko jest na czas cyklu sezonowego. Cykl sezonowy kreatyny trwa ile tam? 4, 6, 8 tygodni, potem przestaniecie to brać, przestaniecie trenować, kurwa z was to zejdzie. A jeżeli chcecie robić tak jak kiedyś inni robili, że specjalnie na lato nakreatynują się tylko po to, żeby jechać samochodem albo iść na plażę i żeby była kurwa taka łapa, o, taka łapa musi być, no to oszukujcie się. Chcecie, to róbcie. A nie wiem, czy wiecie, ale od kreatyny podobno łysiny można dostać. Coś takiego tam słyszałem, czy to prawda jest, czy nie wiem. Ale wiem, no, że mi trochę już za kola na łbie wychodzą takie łysinka taka. No może to też od czasu brałem kreatynę. Kiedyś kreatynę brałem. Mono, jabłczon, to wiecie. Ale to co to? Przestajesz brać, przestajesz trenować, to z ciebie schodzi i wyglądasz gorzej, niż to zacząłeś brać. Tak samo z tymi pewnie innymi lekami, kurwa. Albo tak samo sterydy, o. Weźmiecie sterydy na czas cyklu treningu, to wyglądacie kurwa jak kurwa i te kulturyści tacy kurwa konkretnie po 150 kilo, a jak przestaniecie to brać, to kurwa będziecie wyglądali jak sflaczałe kurwa te, jak sflaczałe, no, baba po ciąży. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, mam nadzieję, że się podobało. Jak chcecie więcej, no to subskrybujcie kanał, dodawajcie suby, piszcie komentarze, macie pytania odnośnie treningu, piszcie, będę wam mówił co i jak. No i też by się przydało, żeby z kimś tak potrenować, nie? Bo wiecie, samemu to chujnio, nie? No ale co zrobić? Takie jest życie i lepszego sobie kurwa nie wybiorę, chyba że coś się zmieni. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam i łapa!